Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na kolejne spotkanie z cyklu Zamkowe Wieczory Książęce. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Hral, Andrzej Wątorski i noc listopadowa. Tak, noc listopadowa, bo już za kilka dni będzie pełna rocznica 190 lat od tego yy, ważnego w historii Polski wydarzenia. Jakim jest powstanie listopadowe? W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku w Warszawie w szkole podchorążych wybuchł spisek, który doprowadził do powstania. O tamtych dramatycznych wydarzeniach w Warszawie oraz o reperkusjach i także dziedzictwie kulturowym. Nocy listopadowej i całego powstania listopadowego opowiemy Państwu na kolejnym Zamkowym Wieczorze Książęcym. Zapraszamy. Zapraszamy. No tak, powstanie listopadowe zalicza się do trzech tak zwanych polskich powstań narodowych. Yy, yy, różniło się ono jednak sporo od powstania Kościuszkowskiego i od powstania styczniowego. Niektórzy mówią, że miało jednak. Szanse na zwycięstwo czy to było prawda. W historiografii akurat może mniej Polskiej, ale w historiografiach innych krajów, także Rosji, ale również krajów zachodnioeuropejskich, nazywa się te wydarzenia wojną polsko-rosyjską lat 1830-1831, wskazując na to, że siły były mniej więcej wyrównane. No rzeczywiście. W pierwszych miesiącach powstania, właściwie aż do późnej wiosny 1831 roku, na ulicach Warszawy i wielu innych miast zaboru rosyjskiego nie było widać rosyjskich żołnierzy. Wojska rosyjskie, administracja rosyjska zostały wyparte. No ale my jesteśmy dzisiaj, 29 listopada, w wieczór. Wigilii Świętego Andrzeja. Poprzednio tak. opowiadaliśmy Państwu już o zwyczajach andrzejkowych. I właśnie to powstanie listopadowe wybuchło w ową noc Wigilii Świętego Andrzeja z 29 na 30 listopada 1830 roku. Było, to było ono niewątpliwie dla Rosjan, a także dla wielu Polaków zaskoczeniem ale jednak ono miało swoje powody. Już no tak, to od... była dobrze przygotowana improwizacja, bo przecież rok 1830 był rokiem niezwykle ważnych wydarzeń. Rokiem, w którym ten kocioł rewolucyjny w Europie zaczął wyjątkowo mocno wrzeć. Tak, w tym właśnie roku wybuchło powstanie lipcowe we Francji, Wybuchło też powstanie belgijskie yy, dodatku, właściwie Rewolucja właściwie. Rewolucja belgijska. My na zamkowych wieczorach książęcych często opowiadamy Państwu o muzyce i o związkach muzyki z wydarzeniami historycznymi i z innymi dziedzinami sztuk. W przypadku Belgii muzyka odegrała istotną rolę. Publiczność wyszła z teatru La Monet. W Brukseli 25 sierpnia 1830 roku, po spektaklu opery Nie ma sportici, i ci wszyscy ludzie, którzy wyszli tak bardzo podbudowani owym spektaklem, zaczęli zajmować gmachy rządowe i wypędzać urzędników Królestwa Niderlandów, odrywając ostatecznie te ziemie, które potem stały się Królestwem Belgii od y, reszty y, państwa niderlandzkiego. To tak, wszystko... wszystko ma tutaj swoje kontek konteksty hi historyczne i kulturalne. Ja tutaj chciałem dodać jeszcze, że Niemą Sportici skomponował Jean François Aubert. Kompozytor wówczas bardzo popularny, teraz już właściwie zupełnie zapomniany, może poza Francją. Yy, yy, mo yy, poza Francją raczej nie wystawia się jego dzieł, a we Francji może właśnie Niemą Sportici. Chciałem dodać tutaj też, że to był ulubiony kompozytor Stanisława Moniuszki. A jego opera jest też ciekawa, ponieważ to jest jedyna opera, która ma jako bohaterkę. Tytułową postać, która nie śpiewa ani słowa, bo jest niemo, nie ma. niemową. Zresztą Stanisław Moniuszko przebywając w Paryżu już grubo po powstaniu listopadowym spotkał się ze swoim ulubieńcem, czyli z oberem, ale to zupełnie inna historia. My wracamy do tych dramatycznych wydarzeń wieczoru 29 listopada 1830 roku, kiedy zamiast wróżb panieńskich. W Warszawie dominowały zupełnie inne nastroje. A wszystko rozegrało się trochę podobnie jak w Belgii, jak w Brukseli, kiedy tłum zaczął szturmować budynki rządowe pod osłoną zapadającej nocy. Powstanie nie wybuchło rano, ale wybuchło właśnie w ową noc listopadową. Ważnymi aktorami Tamtej nocy aktorami prawie tragicznymi byli wielki książę Konstanty, brat carów Aleksandra I i panującego w tym momencie Mikołaja I, i jego druga polska żona, Joanna Grudzińska, która była polską szlachcianką, a po ślubie z członkiem rodziny carskiej otrzymała tytuł Księżnej Łowickiej. Para książęca zamieszkiwała w Belwederze. Książę był takim gwarantem rosyjskiego panowania nad Królestwem Polskim i był wyjątkowo źle oceniany przez polskie społeczeństwo. On był głównodowodzącym wojsk Królewstwa Polskiego, bo to było królestwo, które no miało mieć swoją autonomię. To było królestwo, tak zwane kongresowe. Tyle, utworzone po kongresie wiedeńskim. Utworzone po kongresie wiedeńskim po upadku Napoleona. Tyle, że już car Aleksander I Zaczął łamać konstytucję, którą przyjął dla Królestwa Kongresowego. Zaczął wprowadzać cenzurę, ograniczać wolność słowa, zaczął robić łapanki wśród młodzieży, między innymi wśród filaretów i filomatów, co opisuje Adam Mickiewicz. A owo polskie wojsko, bo złożone z polskich oficerów i polskich żołnierzy, miało być Wykorzystane prawdopodobnie do tłumienia rewolucji belgijskiej. Coraz częściej się o tym mówiło. Polacy nie mieli na to najmniejszej ochoty, wręcz przeciwnie, bardzo sympatyzowali ze zrewolucjonizowaną Francją i wtedy właśnie wrącą Belgią. Dlatego też ostatecznie ów spisek listopadowy wylał się na ulicę Warszawy w kilku punktach. Głównym miejscem stał się browar na solcu, który został podpalony, i ta łuna, widoczna znakomicie po godzinie 18 w ciemną noc listopadową w całym mieście, łuna miała być sygnałem do wybuchu powstania. Zgromadzeni w Parku Łazienkowskim pod pomnikiem króla Jana Sobieskiego literaci, studenci Uniwersytetu Warszawskiego, wśród nich słynny poeta Seweryn Goszczyński. Autor Zamku Kaniowskiego, słynnego poematu. Tak, sprzed kilku lat, bo, bo z końca mm. lat 20. XIX wieku mieli uderzyć na Belweder, czyli siedzibę Wielkiego Księcia, pilnowaną przez kilku zaledwie inwalidów, co zupełnie przypomina historię szturmu Bastylii, która też wtedy, w momencie wybuchu rewolucji francuskiej, Prawie pół wieku wcześniej była chroniona przez kilku zaledwie słabo uzbrojonych strażników. Zwróćmy uwagę na to, że powstanie listopadowe wybuchło dzięki młodzieży. To głównie młodzi ludzie zdecydowali o wybuchu powstania. Spisek został zawiązany w szkole podchorążych, w szkole takiej elitarnej, do której należeli często synowie byłych wojskowych albo po prostu synowie polskich weteranów jeszcze. Z z czasów napoleońskich, a, nawet, a y, nawet z czasów kościuszkowskich. Tak, no i oni byli wychowani na tej legendzie napoleońskiej, y, która jeszcze bardziej rozniecała wyobraźnie y, tych y, młodych umysłów, a jednocześnie widzieli, że pokolenie ojców, zwłaszcza generalicja, która bardzo często przeszła przez y, szkołę y, armii napoleońskiej, przystosowała się do niewoli. Wszyscy ci wybitni generałowie, Pierwszej ćwierci XIX wieku tacy jak Chłopicki, tacy jak Hałkę, czy Potocki, Krasiński, oni wszyscy byli weteranami armii napoleońskiej i wszyscy teraz lojalnie służyli carowi. Tu mamy na obrazie Wojciecha Kossaka potyczkę oddziału rosyjskich kirasjerów, właśnie z tymi spiskowcami. Potyczkę, która wyglądała nieco skromniej, ale w wyobraźni malarza Znamość. przybrała tak znacznie barwniejszy przebieg. No i lud Warszawy, kiedy już doszło do. Ogłoszenia powstania w całym mieście zaczął szturmować arsenał, skąd pobrano broń. Trzeba przyznać, że. W przypadku Belwederu, żeby jeszcze do niego powrócić, e, książę Konstanty miał niebywałe szczęście, ponieważ ukrył się na strychu, spiskowcy go nie znaleźli. Właśnie, co było celem spiskowców? Oczywiście wzięcie arsenału, ale przede wszystkim schwytanie wielkiego księcia Konstantego. A nawet zabicie go. A nawet zabicie go. E, to się jednak nie udało, ponieważ wielki książę przebrał się za kobietę i e, cichaczem e, uciekł. Ostatecznie opuścił Warszawę, i wraz z nim w pierwszych dniach grudnia, czyli już w kolejnych dobach powstania, wojska rosyjskie zaczęły opuszczać zrewoltowaną Warszawę, a ostatecznie jak powiedzieliśmy zaczęły opuszczać teren całego Królestwa Kongresowego wycofując się na wschód. Tutaj... Ważną postacią był. Piotr, Piotr Wysocki. Piotr Wysocki właściwie był przywódcą i takim inicjatorem z buntu podchorążych w szkole podchorążych. Chciałem tutaj jeszcze dodać, że ci młodzi kandydaci na oficerów kadeci Mieli dużo powodów do tego, żeby być niezadowoleni nie tylko dlatego, że no, Polska nie miała pełnej autonomii, delikatnie mówiąc, ale też dlatego, że byli tam poniżani. Bicie po twarzy, chłosta, musztra. musztra, bicie kijami żołnierzy było na porządku dziennym. Zresztą doświadczył tego też Piotr Wysocki, który później później został skazany na chłostę. hier Yy, Za to wszystko 14. odpowiedzialny był wielki książę Konstanty. Stąd właśnie owa niechęć, jaką darzyli go mieszkańcy Warszawy i całego Królestwa Kongresowego, bowiem on słynął z tego, że uwielbiał musztrować e, swoich żołnierzy, bawiąc się nimi jak ołowianymi żołnierzykami, musztrując ich nieustannie i dokonując parat i defilat. Drugą taką znienawidzoną postacią w Warszawie był, był, był dowódca carskiej policji, Mikołaj Nowosilcow. No i to wszystko doprowadziło do tego, że zwołany Sejm, parlament tej Polski, która w tak w dość niezwykły sposób, raptem odzyskała niepodległość, przynajmniej na części swojego terytorium, zdetronizował cara. I oto Mikołaj I, który nosił tytuł króla Polski, który koronował się w Warszawie na króla Polski kilka lat wcześniej, co znamy chociażby ze scen dramatu Kordian Juliusza Słowackiego, ten Mikołaj I przestał być królem Polski. Przestał być królem Polski. Nie mówi się w historii Polski, o królach z XIX wieku, ale jednak y, formalnie Mikołaj I był nie tylko carem Rosji, był również królem Królestwa Polskiego jako Królestwa Kongresowego. Oczywiście y, y, jego, y, jego rządy nie miały nic wspólnego z polskim interesem narodowym i dlatego został zdetronizowany w roku 1831. Czyli podczas powstania listopadowego. On oczywiście sam tego nie uznał. Powstanie listopadowe, choć nie trwało nawet roku, bo upadło wczesną jesienią 1831, przyniosło niebywały plon. Nie tylko w literaturze i kulturze polskiej, ale przede wszystkim w literaturze i kulturze zachodnioeuropejskiej. Zostało zauważone na świecie, w Europie zwłaszcza. I yy, yy, no szczególnym takim pokłosiem były utwory literackie, czasem również utwory muzyczne poświęcone Polsce. I zwykle były to yy, dzieła, które wspierały Polskę i Polaków w dążeniach niepodległościowych. Yy, pierwszy raz i z wyjątkiem okresu pierwszej solidarności i stanu wojennego, właściwie jeden jedyny raz tak w kulturze niemieckiej zapanowała moda na Polskę. Fascynowano się historią Polski, fascynowano się polskim bohaterstwem. Owe polen lidea, czyli pieśni polskie, robiły niesamowitą karierę w Niemczech. Pisali je zarówno uznani, wybitni twórcy niemieckiej literatury wysokiej, jak i powstawały też anonimowo. W ponad 100 państewkach niemieckich, na które wtedy podzielone były Niemcy, Ludność z entuzjazmem odnosiła się do informacji o walce Polaków o niepodległość, bo to kojarzyło im się z ich dążeniami do zjednoczenia w ramach jednego państwa niemieckiego, co miało nastąpić, jak wiemy, dopiero 40 lat później. Miał tego dokonać książę Otto von Bismarck krwią i żelazem w zupełnie innych okolicznościach historycznych. I tutaj można powiedzieć pewną ciekawostkę, mianowicie August Hoffmann von Fallersleben, który był autorem hymnu Niemiec, tekstu hymnu Niemiec, czyli Niemcy, Niemcy nade wszystko, Deutschland, Deutschland über alles. Ten sam poeta, działacz niepodległościowy w Niemczech, Pisał y, wiersze pro-Polskie, sławiące polskie dążenia niepodległościowe. Y, pisali te wiersze y, najwybitniejsi twórcy niemieckiego romantyzmu, y, zwłaszcza y, z terenu Królestwa Prus, czyli tego terenu, który najbliżej położony był y, ziem polskich i y, y, dokąd w pierwszej kolejności, obok Saksonii, y, trafiali uchodźcy y, po upadku Powstania. A więc i Grillparzer, i Uland, i August von Platten, Hallermünde. I Karl Holtaj, bardzo ciekawa postać. Związana, Dolnośląski poeta. Związana z Dolnym Śląskiem. Urodzony we Wrocławiu, później mieszkał w obornikach śląskich. A y, przez pewien czas też był y, dyrektorem teatru w Rydze, do którego to teatru przyjechał y, Richard Wagner, y, zaangażowany tam przez Karla von Holtaja. O którym jeszcze parę słów powiemy. Tak, tak y, wtedy, kiedy będziemy mówić o muzyce. Natomiast y, w przypadku Holtaja warto y, wymienić jego dramaty. No właśnie. Y, Stary stwierdzone... wódz o kościuszce. O kościuszce, tak. Y, oraz y, poemat Stanisław. O Konfederacji Barskiej, dramat o, o ostatnim królu Polski. Holtaj był wielkim polonofilem, podobnie jak właśnie wszyscy ci wymienieni przez nas autorzy. Jeśli chodzi o te pieśni polskie, jedna z nich zrobiła karierę nie tylko w Niemczech, gdzie powszechnie je śpiewano, ale zrobiła karierę po polskiej stronie. Tak. to była pieśń z, ze słowami Juliusa Mozena. Yy, tak, właśnie. Julius Mozen to też znany w Niemczech poeta romantyzmu, który był zafascynowany polskimi dążeniami wolnościowymi. Napisał pieśń, która została przetłumaczona jako Walecznych Tysiąc, Walecznych Tysiąc opuszcza Warszawę. Choć w oryginale jest nieco in, inaczej, jest, jest tam chyba die, die letzten cyn von vierten regimenten. Ostatnich I... dziesięciu. Ostatnich dziesięciu. No, yy, może Mozen nie zdawał sobie sprawy, że, że tam było więcej jednak niż, niż dziesięciu. Yy, w każdym razie jest to pieśń yy, uwznoślająca oczywiście yy, polską tak. yy, waleczność, polskie bohaterstwo. I ta yy. pieśń była później wielokrotnie śpiewana, zresztą do dziś jest znana, no, chyba Państwo znają tę melodię. Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę. A autorem melodii prawdopodobnie był Albert Lorzing. Znowu związany trochę ze Stanisławem Moniuszką, bo obaj byli studentami u tego samego berlińskiego profesora, jakim był Rungenhagen. Tak, właśnie, właśnie, Moniuszko w roku 1939 przyjechał do Berlina, żeby studiować u Rungenhagena, a jednym z innych jego uczniów był Lortzing. Lortzing prawdopodobnie skomponował muzykę do tego wiersza Mozena i później, to później z tego powstała wiersz. Później z tego powstała pieśń, przepraszam bardzo. A autorem przekładu pieśni był Jan Nepomucen Kamiński, dyrektor. Teatru Polskiego we Lwowie. Bardzo ważna postać w Galicji. Pamiętajmy, że Lwów reżyser, wtedy jest stolicą aktor... zaboru austriackiego. Stolicą Właściwie Galicji. jeden z takich najważniejszych po Tłumacz, dramaturg, yy, po prostu człowiek teatru, teatru tak. Tego, ...tego czasu. No i tu mamy oryginalne niemieckie wydanie pieśni Mozena. Natomiast właśnie wracając poprzez te tematy muzyczne do postaci Wagnera i do Teatru Ryskiego, do którego Karl von Holta jako dyrektor zaangażował na kapelmistrza byłego kapelmistrza teatru w królewcu, niejakiego Richarda Wagnera. Otóż Wagner przybywa do Rigi w roku 1837, a rok wcześniej skomponował uwerturę Polonia, którą tak. oparł na motywach muzycznych znanych sobie z jeszcze wcześniejszego okresu, a mianowicie z roku 1832. Jest Kolejna rocznica Konstytucji 3 Maja i oto 3 Maja 1832 roku nieszczęśni Polscy uchodźcy po powstaniu listopadowym w Lipsku w Saksonii urządzają wielkie święto. Śpiewana jest pieśń Witaj Majowa Jutrzenko, pieśń zresztą opiewająca Konstytucję 3 Maja, ale pieśń która powstała rok wcześniej w czasie powstania listopadowego. Tak, I tę melodię zapamiętuje był, Wagner. Autorem słów był Reinold, Reinold Suchodolski, wtedy... Autora melodii nie znamy. Autora melodii nie znamy. Był młodym poetą, bardzo tak radykalnie Pojmującym obowiązek uczestnictwa w powstaniu listopadowym i po prostu nie chciał iść na żadne kompromisy. Wagner wykorzystuje melodię pieśni Witaj Majowa-Jutrzenko. W zakończeniu owej uwertury pojawia się nawet mazurek Dąbrowskiego, ale no nie właśnie. pojawia się tam melodia najsłynniejszej pieśni, która nam kojarzy się z powstaniem listopadowym, czyli Warszawian. Tak, nie, nie pojawia się melodia Warszawianki, ale Warszawianka miała jeszcze swoją siostrę. Mało kto dzisiaj wie, że Karol Kurpiński, autor muzyki warszawianki, napisał jeszcze drugą pieśń Litwinkę. Litwinkę, czyli pieśń legionów litewskich. Bo powstanie listopadowe częściowo udało się przerzucić na teren Litwy. No właśnie częściowo udało się i tak y, chyba właśnie dlatego, żeby podkreślić jedność tych ziem y, państwa polskiego, zwróćmy uwagę, że państwo polskie, y, Pierwsza Rzeczpospolita była. Bardzo dużym państwem to nie, tylko, to nie tylko polskie ziemie mazowieckie, śląskie, to przecież cała Litwa, dzisiejsza Białoruś, Ukraina po dole tego było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc, żeby Litwa jakoś się nie oddzieliła, nie, nie uważała, że Polska o niej zapomina, Także y, podkreślano związek Polski z Litwą. Zresztą na herbach, y, na sztandarach y, powstania listopadowego umieszczano i orzeł, i orła, i pogoń. Warszawianka wcale nie powstała w Polsce. Melodia, tak, melodię skomponował oczywiście Karol Krupiński, ale ona się urodziła pod francuskim niebem, ponieważ jako La dosłownie właśnie warszawianka, ta pieśń została stworzona przez Kazimira de Vigne, francuskiego poetę i dramaturga. Znowu Związanego trochę ze Stanisławem Moniuszką, bowiem na podstawie jego dramatu, który poznał jeszcze w okresie młodości, Stanisław Moniuszko napisał swoje ostatnie operowe dzieło, jakim jest Paria. Ah, yeah. Opera poważna, opera tragiczna wcale nie taka wesoła jak Straszny Dwór, ale równie tragiczna jak Halka. Kazimierz de, de La był człowiekiem, y, któremu leżały na sercu przemiany społeczne w całej Europie. On obserwował ruchy rewolucyjne, y, ruchy niepodległościowe y, w Grecji, we Francji, w Belgii i oczywiście w Polsce. Był y, polonofilem, pisał wiersze propolskie. No i napisał słynną Warszawiankę, którą przełożył na język polski. Karol Sienkiewicz. Sienkiewicz. Skąd inąd dziadek stryjeczny Henryka tak. Sienkiewicza? Dziadek stryjeczny, czyli brat yy, dziadka. Tak, Karol Sienkiewicz przez długi czas był we Francji. On zresztą poszerzał zbiory biblioteczne czartoryskich. Wyjechał z księciem Adamem czartoryskim na studia, znaczy książę zapewnił mu możliwość studiowania. Później wrócił do Polski, a po powstaniu styczniowym musiał uchodzić i pojechał do Paryża. I tam już zmarł. No tutaj mamy sylwetkę Karola Kurpińskiego, niezwykle zasłużonego kompozytora. E, właśnie e, dla polskiego teatru, bo to przecież i Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale, czyli nowa wersja Krakowiaków i Górali Wojciecha Bogusławskiego, tym razem z tekstem... Z tekstem Jana Nepomucena-Kamińskiego, o którym już mówiliśmy. Tak, tak. tego, któremu zawdzięczamy tłumaczenie e, niemieckiej pieśni o powstaniu listopadowym Mozena, czyli Walecznych Tysiąc, a z kolei Krupiński napisał muzykę do drugiej, niepolskiej pieśni związanej z powstaniem listopadowym, czyli do e, Warszawianki. Warszawianki, która po 1918 roku o mały włos nie stała się polskim hymnem państwowym. Tak. Tutaj jeszcze widzimy informacje o Warszawiance. Warto wspomnieć, że ta moda na Polskę, i to przejęcie się polskim powstaniem było powszechne w całej Europie. W Wielkiej Brytanii szkocki poeta Thomas Campbell. Założył literackie stowarzyszenie Przyjaciół Polski, które zajmowało się właśnie propagowaniem polskiej sprawy, a pewien młodziutki kadet w Akademii Wojskowej West Point w USA w Stanach Zjednoczonych. Napisał list do swojego przełożonego, w którym prosił go o możliwość wyjazdu do Europy i wzięcia udziału w wojnie Polaków przeciwko Rosjanom. Ten młodziutki kadet nazywał się Edgar Allan Poe i na szczęście nie przyjechał do Europy i nie zginął w powstaniu listopadowym, bo wtedy świat straciłby całe mnóstwo wspaniałych wierszy, a przede wszystkim znakomitej prozy, znakomitych opowiadań tego jednego z najwybitniejszych romantycznych pisarzy, Myślę, nie tylko amerykańskich, ale w ogóle w literaturze powszechnej. Tak, a jeżeli chodzi o samą Warszawiankę, bo to dzieło Kazimierza de La Lavinia, to tam są nawiązania do innych wydarzeń, które były wtedy pamiętane w XIX wieku, m.in. do rewolucji lipcowej, w tęczę franków orzeł biały. Patrząc, lot swój w niebo wzbił, słońcem, tak, słońcem lipca, lipca pod Woła na nas z górnych stron, powstań polsko, skruszkaj dany, dziś twój triumf albo zgon. A w drugiej zwrotce jeszcze jest, na koń woła kozak mściwy, o co tutaj chodzi, Ulezł, i później dalej jest, później dalej jest, jest stój za Bałkan, pierś twa stanie. Na koń woła kozak mściwy, ponieważ w oddziałach prowadzonych przez Iwana Dybicza na wojnę bałkańską było bardzo wielu kozaków. To były często oddziały kozackie. O Iwanie Dybiczu jeszcze opowiemy. Teraz warto tylko powiedzieć, że kiedy już zaistniała sztuka filmowa w latach międzywojennych, z okazji stulecia wybuchu powstania nakręcono kilka filmów poświęconych powstaniu listopadowemu. W 1932 roku Księżna Łowicka, film polski, gdzie Stefan Jaracz zagrał rolę księcia Konstantego, jako Joanna Grudzińska wystąpiła Jadwiga Smosarska, a jako Piotr Wysocki Józef Węgrzym. Natomiast 5 lat później, w roku 1937, Niemcy, Trzecia Rzesza, nakręcili film Rich in der Freiheit, Droga do wolności, jak to wtedy tłumaczono, albo Cwał do wolności. Film, który miał być owocem współpracy i zbliżenia polsko-niemieckiego, stał się właściwie kamieniem nagrobnym owego zbliżenia, bo od tego momentu, już od końca roku 1937, Polska zaczęła separować się od Niemiec, czując, że interesy obu krajów nie są zbieżne. W literaturze polskiej. W kulturze polskiej, w polskim teatrze, a także do pewnego stopnia w muzyce powstanie listopadowe przyniosło jedno znakomite dzieło, czyli dramat Stanisława Wyspiańskiego. Tych dzieł na, pe na pewno jest więcej, ale y, dramat Stanisława Wyspiańskiego pod tytułem Noc Listopadowa jest właściwie takim dziełem kultowym, y, bardzo y, ciekawym, a jednocześnie no, typowym dla swojej epoki, polemizującym nieco z romantyzmem. Y, Wyspiański w Wprowadza tutaj postacie y, historyczne, ale też postacie y, antyczne, mitologiczne. Tak, właśnie bogów greckich, którzy zstępują na Ziemię i y, wspomagają walczące strony. Trochę tak jakby y, tworzył z tego dramatu powstańczego y, nową polską Iliadę, gdzie bogowie kierują y, działaniami y, ludzi. Noc listopadowa była plonem wyprawy Wyspiańskiego do zaboru rosyjskiego. Krakowski y, pisarz i y, malarz y, wyjechał w roku 1898 do Warszawy, zwiedzał m.in. Łazienki Królewskie. Zrobiły one na nim niesamowite wrażenie i kilka lat później zaczął pisać ów dramat, który ostatecznie wydał w roku 1904. Ale Taki kanoniczny właściwie kształt, ów dramat uzyskał na początku lat 70. w realizacji Andrzeja Wajdy w jego reżyserii z muzyką Zygmunta Koniecznego w Teatrze Starym w tak, Krakowie. Tak, to już jest taka wersja kultowa. No Tutaj widzimy też okładkę płyty winylowej. Yy, yy, Dwupłytowy dwu, album, dwupłytowego wydany albumu. na przełomie lat 70. i 80. Tak. Z tego spektaklu, z rejestracji w Krakowie. Ale w teatrze telewizji w 1978 roku cała Polska mogła podziwiać ów dramat wyspiańskiego. Tu widzimy w roli Piotra Wysockiego Jerzego Sztura i właśnie ta realizacja telewizyjna została rozegrana tak, jakby sobie marzył wyspiański w autentycznych plenerach Warszawy, w tych miejscach, w których rozgrywają się poszczególne sceny, a więc na przykład w szkole podchorążych. Widzimy też tak. Teresę Budzisz Krzyżanowską jako Joannę Grudzińską i jako wielkiego księcia Konstantego Jana Nowickiego. W znakomitych scenach bardzo takich psychologicznie pogłębionych przez Wyspiańskiego, a kuncztem aktorskim jeszcze bardziej właśnie znakomicie oddanych przez aktorów krakowskiego Teatru Starego. No, ale Stanisław Wyspiański, Powstanie Listopadowe to także Warszawianka. Tak, Warszawianka to inny dramat Stanisława Wyspiańskiego, tym razem jednoaktowy i również dzieje się on podczas powstania. Listopadowego. Tym mhm. razem podczas bitwy pod Olszynką Krochowską. Tak, czyli jest koniec lutego 1831 roku i znowu widzimy tam autentyczne postaci. Generał Józef Chłopicki, i chociażby. Czyli Jan, i Jan Skrzynecki. Skrzynecki tak. No i oprócz takich bardzo podniosłych idei wolnościowych, podniesione też to są w tym dziele takie kwestie. Bardzo tragiczne, smutne, katastroficzne niemalże, ponieważ bohaterkami są też dwie kobiety, Maria i Anna, i dowiadujemy się, że narzeczony jednej z nich, który jeszcze, jeszcze godzinę temu z nią się żegnał, teraz już zmarł. Tam są po prostu przedstawione ludzkie dramaty, więc to nie jest. Taki dramatyzm, przepraszam, to nie jest taki romantyzm, jaki był w wieku XIX, to jest raczej taki romantyzm już bardzo późny, młoda Polska. No, polemika z Polemika, tak, z romantyzmem, zdecydowanie, z ową poezją grobów, z umiłowaniem nieszczęścia, żałoby, tragizmu. Tutaj Wyspiański podejmuje tę polemikę, którą najdoskonalej zaprezentuje w innym swoim dramacie, w Wyzwoleniu. Jeśli jesteśmy już przy autentycznych bohaterach tamtych wydarzeń i przy Olszynce Grochowskiej, Bitwie z 25 lutego 1831 roku, to warto powiedzieć o jeszcze jednym aktorze tamtych wydarzeń, akurat nie występującym jako postać w dramacie wyspiańskiego, ale do pewnego stopnia był związany z terenem dzisiejszej Polski. Iwan Dybicz. Iwan Dybicz, zwany Dybicz zabałkański, ten przydomek zyskał dzięki temu, że wsławił się podczas walk na terenie Bałkanów i tam zmusił do zawarcia pokoju sułtana tureckiego. Naprawdę nazywał się Hans. Von Diebisch, Hans von był Niemcem von był i y, y, był Niemcem. Urodził się we wsi y, Wielka Lipa koło obornik śląskich, tych obornik, z którymi związany był Karl Holtaj. Tak, ja też jestem z tymi obornikami związany, także to tak trochę prodomosuła, ale to rzeczywiście jest odległość zaledwie chyba kilkunastu kilometrów, prawda, hmm. między tymi miejscowościami tak. i oto w. W tych dwóch miejscach pojawili się w, niemal w tym samym czasie e, dwaj ludzie, e, którzy zupełnie inaczej oceniali powstanie listopadowe. Karl von Holtaj był wielbicielem e, polskiej walki o wolność. Tymczasem Iwan Dybicz stał się jednym z dowódców rosyjskich wojsk w powstaniu między innymi pod Olszynką Grochowską. Tak i to on był jednym z głównych oficerów rosyjskich tłumiących powstanie listopadowe. I to on walczył przeciw polskim wojskom pod Olszynką Grochowską. Tym w tej bitwie jeszcze został pokonany. Podobnie jak e, polskie wojska zwyciężyły pod Stoczkiem, e, pod Wawrem. Bielkim, e, pod tak. Białołęką. E, e, Dybicz stał się, podobnie jak Wielki Książę Konstanty, ofiarą epidemii cholery, która wybuchła e, pod koniec wiosny e, 1831 roku i zdziesiątkowała e, oddziały rosyjskie. Tutaj widzimy, Generałów Chłopickiego i Skrzyneckiego na czele wojsk polskich? Właśnie. Jeżeli chodzi o Chłopickiego i Skrzyneckiego, oni byli y, dowódcami czy dyktatorami powstania przez pewien czas. Przynajmniej tak się tytułował Chłopicki, Chłopicki jako tak. dyktator powstania. Później naczelnym dowódcą był y, książę Radziwił. Y, później na, y, później y, po bitwie pod Olszynką Rochowską, kiedy ranny został chłopicki, chłopicki, był ranny w nogę, Skrzynecki przejął dowództwo i później jeszcze paru innych generałów. To jednak... Owa fatalna bitwa pod Ostrołęką obciąża właśnie Skrzyneckiego. Ta tak. bitwa, która bardzo zasmuciła Wagnera, ponieważ on jako młodzieniec niespełna dwudziestoletni pilnie śledził komunikaty z frontu i nierozstrzygnięta wprost bitwa pod Ostrołęką, która jednak stała się persaldo klęską wojsk polskich, w spędziła go w czarną rozpacz. W tej bitwie pod Ostrołęką walczył młody poeta i autor pieśni tekstu pieśni Majowajutrzenko, Majo... Majo Reinold Suchodolski. Jednak jego wizje były bardzo utopijne. Był tak radykalny, że twierdził, że, że tylko, tylko sami Zdołamy walczyć przeciw Rosjanom i nie, nie dla, żadnych, dla jakichkolwiek kompromisów. A przecież Chłopicki i Skrzynecki chcieli jakiegoś dogadania się, jakiegoś odsunięcia tych walk. Suchodolskiemu zależało głównie na śmierci dla ojczyzny. I, Co zresztą się stało? Tak zresztą się stało, ponieważ on został tam ciężko ranny i później na szańcach Warszawy jeszcze walczył mimo ciężkich ran i już konający został stamtąd wyniesiony, a jak y, dowiedział się, że, y, w, y, że Polska się poddała, że Warszawa się poddała, to zerwał bandaże ze swoich ran, wykrwawił się i zmarł. Po, po, popełnił właściwie jakieś takie. Wojskowe samobójstwo. Kończymy to spotkanie rysunkiem Stanisława Wyspiańskiego, który to rysunek przedstawia konkurenta Wyspiańskiego do tytułu, do posady dyrektora teatru imienia Słowackiego w Krakowie. Tym konkurentem był znakomity aktor i reżyser Ludwik Solski, który zagrał w Warszawiance Wyspiańskiego. Niemą rolę, bo tam jest jedna rola, nie ma starego wiarusa, który przychodzi z frontu i wręcza meldunek generałowi chłopickiemu, który to generał przebywa we dworku w trakcie bitwy. I tak. oto ta postać w bardzo takiej dramatycznej scenie, tragicznej zupełnie wstrząsająca kreacja solskiego powtórzona. Kilkadziesiąt lat później w teatrze, telewizji, przez Jana Świderskiego. To tyle, jeśli chodzi o powstanie listopadowe. Zapraszamy Państwa na kolejne spotkania w ramach Zamkowych Wieczorów Książęcych. Teraz, dzisiaj, mija 190 lat od powstania listopadowego. Można je oceniać bardzo różnie, natomiast powinniśmy pamiętać o historii. I y, zapraszamy również na następne spotkania. Będziemy mówić również o ciekawych rzeczach.